Cześć, witajcie tutaj Linkowy Dziadzia. Paczka od... EgoShine. Dostałem tak, jak widać, otworzyłem, mówię, ciekawe. A tu taka paczunia. Otwieram i mówię, i myślę sobie, muszę ci to pokazać. Co oni skakują chyba z nową gamą produktów, co mi się podoba. Moje ulubione butelki w tym samym kształtem. Z tym, że tu mamy mniejsze, 750. I plastik jest twardszy i widać, że to już prawdopodobnie nie będzie to samo, co te jasne. I teraz tak, aluret. O, mistrz. Ciekawe, czy coś się zmieniło. Zobaczmy, wąchnijmy. Śmierdzi jak trzeba. No dobra, no co? No, proszę bardzo. Interior satin, czyli kurczę... Dressing nadający satynowe wykończenie. Aqua jakiś protect, kurczę, czyli tu będzie preparat hydrofobowy do zabezpieczenia i nabłuszczania lakieru pojazdu, czyli coś na mokro. Ojej, i ładnie pachnie. Zajebiście pachnie. No, proszę bardzo. I co my tu jeszcze mamy? Jak my to mamy robić? Na szyby, na wszystko. Po umyciu samochodu spryskaj preparatem jeszcze na mokrą. No tak jak myślałem, na mokro. Atomizery, zajebiste. Fajne są te atomizery. Naprawdę fajne. Pick detailer. O proszę. Do szybkiego zabezpieczenia. Rozpyl produkt zależy na nabłuszczoną powierzchnię. Niuchnijmy. Też zajebiście pachnie. Po. No ciekawy jestem. Nie wiem jak ceny. Dostałem katalog. A, z ich wszystkimi produktami. No tak. Car cleaner. Ha! Czyli zmienili po prostu szatę graficzną. Gumshine. Aluret, kurczę. Insect. O, i tu jeszcze mamy do szyb. Właśnie. Zobaczmy. Bo zajebisty płyn. Mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. Tak jest. Pachnie tak, jak powinien pachnieć. No dobrze. Trochę tego mają. O, wprowadzą jeszcze pędzle. No patrz, rękawice, pędzle, microfibry. No proszę. Tu jest jakaś ciekawa rękawica do na przykład rozprowadzania tara. Może być nieźle, bo widzę, że ma krótki włos. To pewnie będzie klasyk z Chin. Jak zresztą większość. Pędzel, pewnie też Chińczyk, już widzę, że twardy będzie. No proszę, no dobrze, no co, no kurczę, no dziękuję za produkty. 5 sztuk. Myślę, że pobawię się i za jakiś czas, pewnie zimą, szybciej nie, albo po, wskoczą, kurczę. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Wąchałem? Nie wąchałem. Też zajebiście pachnie. O, panie. Podobają mi się butelki. Naprawdę, no, jeżeli chodzi o trzymanie tych butelek, dla mnie to są mistrz. Naprawdę. Tu jest w ogóle mistrzostwo. Łapiesz, kurczę. Dla mnie najwygodniejsze butelki, te litróweczki. Tu są mniejsze, czyli będą jeszcze lżejsze. Już się jaram. Okej, okay, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia...